No siema, z tej strony Misiek. Ostatnio na streamach często mówicie o tym, że jesteście nowi w Apex i chcielibyście szybciej wbijać postacie, czyli je odblokowywać. Zatem przygotowałem taki krótki filmik, który wam w tym pomoże. Strzela łapę w górę i lecimy z odcinkiem. Jeśli chcesz zarabiać pieniądze na graniu w Apex Legends, to dołącz do ponad miliona graczy na platformie Z-League, rejestrując się z mojego linku w opisie. Kiedy zaczynałem granie w Apex Legends, to na start było tylko 8 postaci, z czego dwie były już na starcie zablokowane i był to zawsze Kostik i Mirage. Potem doszedł Octane, no a resztę historii znacie. Ostatnio została dodana Maggie, teraz będzie Newcastle, no i tych postaci jest naprawdę sporo, bo mamy ich ponad 20, z czego musimy większość odblokować. Zatem co zrobić, żeby te postacie w miarę szybko dodać do naszego arsenału? Przede wszystkim eventy. Prawdopodobnie co roku teraz twórcy będą dodawali możliwość odblokowania niektórych postaci po prostu logując się do gry. Tak było teraz w trzecią rocznicę Apexa. Jeśli będzie jakaś informacja o tym, że będzie postać do odblokowania, to jak najszybciej z tego skorzystajcie. Nawet zróbcie sobie jakieś drugie, trzecie konto jako takie zapasowe. I dzięki temu jak zawsze pojawi się taka informacja, nie tylko w rocznicę, że jest jakaś postać do odblokowania, no to będziecie mieli zawsze taką postkę pod ręką. Drugim sposobem jest to, że można kupić pakiet legend, jednakże to jest obarczone tym, że musimy wydać na to jakieś pieniądze, zatem to raczej wam odpada. No i teraz przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, jakie postacie kupować, bo generalnie moglibyśmy mieć wszystkie postacie odblokowane, ale na początku bym się na to nie decydował. Oglądacie ten film i pewnie macie już uzbierane tokeny na pierwszą lub nawet kilka postaci, to przede wszystkim zawsze najlepiej kupować Octane'a, Kostika, Valkyrie, Corizon. To są takie postacie, które są najbezpieczniejsze do zakupu i potem możemy myśleć co dalej, dlatego oglądajcie ten kanał, subskrybujcie go, to nie przegapicie co sezon topki postaci, które najbardziej się opłaca kupować. No ale dobra, przejdźmy do tych sposobów, bo to słowo wstępu trochę się rozbudowało. Przede wszystkim czas jest ważny, jeśli jesteśmy najdłużej na arenie, czy mamy po prostu długi czas, no to mamy punktację za lifetime. To nam pomaga podczas gry, że kiedy ją zakończymy i zajęliśmy dosyć wysoko miejsca i sam mecz trwał dosyć długo, to dostaniemy więcej punktów. To przełoży się na to, że potem do naszego konta zostanie przypisane więcej doświadczenia, a co za tym idzie, to każdy level dostajemy jakieś wynagrodzenie. I takie bonusy powodują, że mamy coraz więcej tokenów na naszym koncie. Czyli przede wszystkim powinniśmy starać się jak najwięcej zdobywać punktów. Oczywiście to powinno się przekładać na to, jak też my gramy, ale jeśli nie czujemy się w ogóle na siłach w Apexie i nie potrafimy jeszcze tak skutecznie zabijać, to najlepiej z całym składem grać i próbować zostać jak najdłużej na arenie, dlatego powinniśmy zrezygnować z lecenia na jakieś takie hotspoty, czyli jak najdalej od przeciwników. No i powiedziałem tutaj o znajomych, no i właśnie to też jest ważna rzecz, ponieważ kiedy gramy z całym skompletowanym składem, z naszymi znajomymi z listy znajomych, to wtedy my podczas gry dostajemy kilkuprocentowy bonus za to, że po prostu graliśmy w składzie. Więc ten procent, wiadomo, jest procentem, czyli im więcej tych punktów zdobędziemy, no to ten bonus procentowy jeszcze dodaje nam kolejne punkty, przez co szybciej będziemy odblokowywać postacie. Czyli tutaj bym polecał dodawać jak najwięcej znajomych, ale to nie tak, że mamy dodawać każdego w sumie po każdej gierce, tylko raczej takich ludzi, z którymi najlepiej się dogadywaliśmy podczas gierki, to wtedy nam ułatwi całą sprawę. Nie będzie oczywiście zdziwieniem, że za winy najwięcej się też dostaje punktów, a to przyczyni się do większego doświadczenia, więc no to w to też powinniśmy celować, ale to najczęściej będzie, kiedy mamy jakiś skład, z którym się dogadujemy. Oczywiście z randomami też można wygrać, ale im więcej takich znajomości sobie narobimy, to tym bardziej te winy będą wchodzić, a to się przełoży na dodatkowe punkty, no i przyspieszy nam to odblokowywanie legend. Do niedawna było tak, że za 4 punkty obrażeń dostawaliśmy jeden punkt doświadczenia. Można farmić damage, czyli obrażenia. Jeśli zrobimy jak najwięcej tych obrażeń, no to wtedy też tych punktów będziemy dostawali jeszcze więcej. I tutaj na myśl przychodzą takie postacie jak Kostik i Fuse, i to są postki, no, które trzeba jednak kupić. Ale jeśli mamy jakieś tokeny i nie jesteśmy zdecydowani na jakąś postać i tym bardziej nie potrafimy jeszcze dobrze strzelać, to Fuse i Kostik są bardzo dobrymi przykładami postaci, które mogą być fajnym starterem, żeby nabijać punkty. Czyli możemy te postaci trochę potraktować jak takie inwestycje, ponieważ jedna i druga postać dzięki tacticalowi i ultimate'owi mogą zadawać dodatkowe obrażenia, przez co nasz ogólny damage podczas gry może się zwiększyć, a to nam da dodatkowe punkty. No i to przełoży się po prostu na to doświadczenie, przez co szybciej będziemy zdobywać level, który da nam odblokowanie kolejnych
postaci. Jeśli o czymś nie wspomniałem, to dajcie znać w komentarzu, na pewno komuś pomożecie, jeśli dacie jakąś radę. Tylko takie rzeczy mi przyszły do głowy, jeśli coś by się jeszcze znalazło, to możemy odświeżyć za jakiś czas ten filmik. A jeśli ci pomogą, to strzel kciuka w górę i zobacz film, który ci podpowiedział teraz YouTube. Elo!